Dzień dobry, dzień dobry. Mamy dzień piąty i właśnie, uwaga, uwaga, idziemy, dzisiaj jest szczególny dzień, idziemy mierzyć suknie ślubne. Tego się na pewno nie spodziewaliście. I jesteśmy już pod salonem. Salon nazywa się Atelier Sundari. I zaraz wam pokażę, spróbujemy coś nagrać, jeżeli się uda. Idę z Miłoszem i Miłosza siostrą. Jestem na maksa podekscytowana. Trzymajcie kciuki, żebym znalazła suknię. Jesteśmy już pod salonem. Jest w takim mega wysokim budynku. I zaraz dzwonimy i wchodzimy do środka. Proszę mi tak mniej więcej powiedzieć, jak długo szyje pani taką jedną suknię? Przymiarki się robi przed ślubem 3. Więc panna młoda, kiedy decyduje się już o wyborze sukni, ma pierwszy termin przymiarki wyznaczony na 3 miesiące przed ślubem i potem co miesiąc kolejna przymiarka. Z uwagi na to, że figura może się zmienić, może schudnąć troszeczkę przed ślubem i suknia musi być dopasowana do procesu szycia idealnie. Więc odbiera suknię tydzień przed ślubem. Więc ja tą suknią generalnie zajmuję się przez te 3 miesiące przed jej ślubem. Pierwsza suknia, jak już zmierzyłam, to wybór mój i mojej szwagierki Oli. Uwiodła nas ona swoją prostotą i koronkowym wykończeniem. Byłaby perfekcyjna na plenerowy ślub na plaży. Projektantka zaproponowała mi połączyć ją z welonem wykonanym z makramy i piórek oraz założyć kowbojki i nie ukrywam, że ta propozycja bardzo mi się spodobała. Suknia numer 2 to chyba najwygodniejsza opcja, jaką zmierzyłam tego dnia. Taniec nie sprawiałby mi żadnych problemów. Ta propozycja idealnie wpasowuje się w klimat i styl mojego przyjęcia w stodole. Natomiast jeśli chodzi o kapelusz, to sami zobaczcie moją reakcję. Już mierzymy drugą suknię i jestem bardzo podekscytowana i to chyba mi się nawet najbardziej podoba. I zastanawiamy się, czy wziąć dwa kapelusze, czy jeden. Suknia inspirowana kreacjami ślubnymi z lat 50. 60. jest propozycją dla mnie od projektantki. I to właśnie w niej uroniłam swoją pierwszą łezkę na tym mierzeniu. Kochani, to piękny przykład na to, by mierzyć nie tylko te suknie, które są idealnie w waszym guście. Sama raczej bym jej nie wybrała. Koronkowa góra, długi tren i falbaniasty, teksturowany dół dawały taki vintage vibe. Co mogę powiedzieć? To chyba moja faworytka. A wy, co sądzicie? Mogłybyście iść w takiej sukni do ślubu? Moi drodzy, mam na sobie suknię, którą, jak pani nazywała, projektantka, jest jak suknia z serialu Emily w Paryżu. Koniecznie obejrzyjcie serial, a później ocencie, czy suknia się wpisuje właśnie w te normy. Jest naprawdę przepiękna, inspirowana stylem vintage i taki, ma taki paryski smak. Trzecia suknia to wybór mojego narzeczonego i choć suknia jest piękna, to zdecydowanie nie czułam się w niej jak w swojej drugiej skórze. Majki, poszalałeś troszkę. Welon zaproponowany przez projektantkę świetnie uzupełniał całość i zakochałam się w nim, choć wiem, że nie pasowałby do mojej wymarzonej sukni. Kolejna sukienka jest całkowicie w moim guście. Koronkowa całość, kwiatowe ozdoby i jedwabne wstążki wpasowują się idealnie w boho styl. Wybrałabym tę propozycję na pewno, gdybym tylko była odrobinkę wyższa.
Piąta propozycja to suknia minimalistyczna, bardzo klasyczna i wygodna. Czułam się w niej niczym gwiazda z czerwonego dywanu. Idealna propozycja na ślub w zamku w barokowym stylu. Przedostatnia kreacja inspirowana jest Wielkim Gatsbym, a opaska z piórem dodaje jej szyku i klasy. Czułam się w niej cudownie, lecz na pewno nie wyobrażam sobie w niej tańca. Teraz będzie suknia, której nawet nie myślałam, że będę kiedykolwiek mierzyć. Jest to księżniczka. I chyba musicie sami ocenić, jak w niej wyglądam. Jezu, ładnie, babciarki. Ostatnia propozycja to kompletne przeciwieństwo tego, czego szukałam i uwaga, zakochałam się w niej od pierwszego założenia. Od zawsze mówiłam, że suknie o kroju księżniczki nie są dla mnie, jednakże po jej założeniu byłam w siódmym niebie, idealnie podkreślona talia, uwydatniony biust i pięknie zarysowane biodra ujęły mnie całkowicie. Kończymy mierzenie sukni na dzisiaj, to już była moja ostatnia propozycja i ta suknia to była chyba suknia numer 5, czyli zmierzyłam 5 sukienek. I tak naprawdę już chyba nie musiałabym iść do żadnego innego salonu i no, wszystkie były takie piękne. W jednej nawet uroniłam łezkę. Muszę wszystko sobie teraz przemyśleć i się zastanowić. Super jest to, że pani, która jest projektantką, ale jednocześnie jak jest projektantką, też nas tutaj obsługuje w salonie. Fajne jest to, że można w salonie kręcić i robić zdjęcia, bo można sobie przypomnieć, jak wyglądały suknie. Dziękuję. A właśnie najlepsze jest to, że te ceny tak naprawdę w ogóle się nie różnią od cen, które proponują salony z sukniami ślubnymi. Więc to jest tak cudowne. Jeszcze wam pokażę kilka cen sukni, które w życiu byście nie powiedzieli, że tyle kosztują. Na przykład ta cudna suknia, która wygląda jak kosztowałaby miliony dolarów. 3800. Albo ta pierwsza suknia, która jest przepiękna i do której kowbojki i kapelusz pasowałyby idealnie. Kosztuje, uwaga, 3500. Ale są też suknie, przed chwilą zobaczyłam, nawet zaczynają się od 1800 zł. Więc moim zdaniem chyba lepiej mieć suknię szytą na miarę i w unikatowym kroju niż coś masowego. Nie, pani jeszcze miała pamiątkę. Maseczkę, tak. Popatrzcie, dostałam nawet prezenty. Dostałam maseczkę w takiej pięknej toreweczce z logo firmy. I mam też wszystkie ulotki i cały salon i wszystkie... bo tak, tutaj też chcę wspomnieć, że pani, która jest projektantką tego atelier, napisała przepiękny artykuł o tym, jak wybierać suknię i czym różni się atelier od salonu z sukniami ślubnymi, który również wam podlinkuję tutaj na dole w opisie. Ja bardzo pani dziękuję za ten dzień. Dziękuję. I dziękuję, że mogłam zmierzyć w ogóle pani suknię, bo są naprawdę przepiękne i jestem nimi zachwycona. Dziękuję bardzo. Dziękuję.